tak, bo kiedy tam kościół został zbudowany, w Bielechowicach. Bielechowicach, nie znam daty tego, ale tata i Pyrzanic, tata był wtedy jako taka młodzież, już nie wiem jak tam miał w czasie wojny i w którym to roku było, nie wiem. To ta pyrzańskie chorągwie szły na otwarcie tego kościoła jerichowskiego. To jest bardzo ładny, to taki dworek, ten kościółek, jest pan zapewne go widział na oczy, bo ja tylko ze zdjęcia. To jest takie no coś pięknego, jak ten kościółek jest tam wybudowany. I kosackie chorągwie, i młodzież kozacka uczestniczyła w otwarciu tego kościoła. A kto jego wyświęcał, ten kościół? Tata. A pamiętasz, kto wyświęcał kościół w Jelechowicach? Proszę. Kto kościół w Jelechowicach wyświęcił i otworzył, bo to musi biskup. To kto by święcał? Tak, kto otworzył ten, no poświęcił, bo to muszą być jakieś specjalne namaszczenia. Kto to Kto budował? do, nie budował? Nie, to ja nie wiem, kto O, budował. tego nie wiem, to nie budował ten kościół, ten Ryneviecki? biskup czy na Nie, Kozaka nie nie. budował. To na To Kozaka inny budował tego kościoła. Był tam tego kościoła. Później no tylko Kozaki chodzili, do kościoła. bractwo O, wszystko. bractwo. Musieliśmy, nawet ja chodził Właśnie, mówisz z mi tam. chóreńką, musieliśmy tam, bo święcałem kościoła tego. No, To ale tylko z Kozaków tam była. wyświęcali, pomagali tam. No, byli zaproszeni, tak jak na A ukurs. Ale kto A ten wyświęcił? kościół, bo święcą, nie wiem kto, ale ten chiński ksiądz mnie się zdaje, on dużo tam Aha. poświęcał, bo on, To ten były jego. chiński ksiądz, on mieszał z Łuczowi. Tak. A do Wielichowic było coś 3 czy 4 kilometry Tata, niedaleko. ale czy ksiądz może wyświęcić, czy tylko biskup? No. Może nie, tata. Proszę. Kościoła nie może ksiądz wyświęcić, mi się wydaje. Ja nie wiem. Kościół musi wyświęcić.